Z roku na rok miasto i gmina Siechnice stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Obecnie tylko w samym mieście mieszka około 10 tysięcy mieszkańców, a łącznie w całej gminie, jak pokazały wyniki ostatniego spisu powszechnego, ponad 28 tysięcy mieszkańców. Wraz z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców też prężnie rozwija się lokalny biznes. Tutaj dbając o relacje środowiska przedsiębiorców z gminą. Już od kilku lat z inicjatywy obecnego burmistrza gminy Siechnice odbywają się spotkania z przedsiębiorcami, które stanowią takie pole do dialogu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 27 listopada w Centrum Kultury w Siechnicach. Staramy się regularnie, niestety nie udaje się tak często, jakbyśmy chcieli, spotykać się z przedsiębiorcami naszej gminy. Mam tu na myśli zarówno tych, którzy tu mają siedziby, mieszkają, prowadzą działalności, ale i po prostu tylko prowadzą działalności na terenie gminy, żeby się poznawać, żeby rozmawiać o wspólnych problemach, żeby też prezentować nowe przedsięwzięcia gospodarcze, które na terenie gminy się pojawiają bądź są planowane do realizacji. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę mieszkańców, to ważną rolę w rozwoju gminy odgrywają m.in. deweloperzy. W ostatnim spotkaniu burmistrza Siechnic z przedsiębiorcami wzięli udział m.in. przedstawiciele rodzinnej firmy deweloperskiej, która już od ponad 15 lat buduje mieszkania na terenie całej gminy. Jesteśmy jednym z takich wiodących deweloperów tutaj. Zupełnie przypadkowo znaleźliśmy się w Siechnicach, natomiast no później zostaliśmy tutaj, bo było zapotrzebowanie na mieszkania, mieszkania się sprzedały. Jesteśmy małą firmą rodzinną, także nie jest to żadna korporacja. Ale jesteśmy zadowoleni tutaj z budowania tutaj. Ile może mniej więcej do tej pory udało się może tych mieszkań tutaj zbudować? Jak to wygląda w praktyce? To już jest kilkanaście osiedli. W każdym osiedlu tak po 100 średnio mieszkań, no to jakby to policzyć, no na pewno tak 1000-1500. Tego typu spotkania to także dobra okazja do tego, aby nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoje działania na terenie gminy, mogli poznać środowisko lokalnego biznesu i nawiązać nowe kontakty. Dostarczamy urządzenia i sprzęty dla hoteli, restauracji, cateringów, również dla sektora publicznego, w tym szpitale wojsko między innymi. Jesteśmy w trakcie realizacji nowego obiektu biurowo-magazynowego. Inwestycja polega na tym, że przenosimy do gminy wszystkie strategiczne działalności, które prowadzimy w ramach branży gastronomicznej. Zdecydowaliśmy się na lokalizację przedsięwzięcia w tym miejscu. Naszym zdaniem będzie to komfortowe dla nas jako przedsiębiorców, dla naszych pracowników, ale przede wszystkim dla wszystkich klientów. Nasi przedsiębiorcy niekiedy wspinają się na naprawdę wyżyny, jeżeli chodzi o współpracę, która wyraża się oczywiście między innymi może przede wszystkim w sponsorowaniu różnych przedsięwzięć, ale nie tylko. Za to trzeba bardzo podziękować. Takie spotkania, myślę, też służą integrowaniu się i wzmacnianiu tych mechanizmów, ale są też okazją do tego, aby podziękować, co dzisiaj również będziemy czynić. Echo 24, Nina Jewtuszenko.